Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Ryszard Bogdanski. Ja jestem profesorem w Instytucie Filozofii naszego tutaj Uniwersytetu Bydgoskiego. Zajmuję się filozofią polityki i filozofią religii. Tak lapidarnie tylko powiem, bo nie chcę przedłużać i mówić o sobie, bo to jest nagrywane, więc to może później będzie traktowane jako najbardziej wstydliwa część mojej wypowiedzi. Jeżeli chodzi o moje wystąpienie, to ja chciałbym Państwu powiedzieć trochę może na węższy temat niż jest napisany, mianowicie o pewnym nurcie ateizmu, który dzisiaj występuje, a przychodzi do nas z Zachodu, zwłaszcza z krajów anglosaskich, który jest, można powiedzieć, takim ateizmem apostolskim, czyli bardzo mocno ewangelizującym ateizmem, tak by można było nazwać. Ta ewangelizacja się przejawia w publikacjach książek, które również na naszym rynku polskim są dostępne, a które są mocno promowane i stają się bardzo popularne, więc zyskują duże nakłady, nie ma masowe nakłady i są powszechnie czytane przez inteligencję polską, intelektualistów, studentów. Są, można powiedzieć, jak gdyby w tym głównym nurcie dzisiaj kultury. To zjawisko nazywa się nowym ateizmem. Ja nawet tutaj Państwu przyniosłem, tak żeby pokazać, to zjawisko doczekało się już swojej pierwszej monografii, nowy ateizm, która to monografia jest jak gdyby to już można powiedzieć pewną historią tego ruchu, prawda? Jakimś takim systematycznym podsumowaniem doktryny. Więc zresztą napisanym przez jednego z tych tak zwanych nowych ateistów, jednego z autorów, który też siebie zalicza do przedstawicieli tego nowego ateizmu. Czym to zjawisko się charakteryzuje, krótko Państwu opowiem. I jakieś takie główne tezy tylko spróbuję Państwu przedstawić, żeby jakieś takie mieć taką powiedzmy wstępną orientację. Otóż ten nowy ateizm, można powiedzieć, nie jest, jest naprawdę bardzo nowy, bo on wyrasta z pewnych, jak gdyby wydarzeń takich politycznych, które dokonały się w 2001 roku, gdy terroryści arabscy napadli na Amerykę. Jak gdyby z pewnego, można powiedzieć tak, z pewnej traumy, jaką Amerykanie przeżyli z tego powodu, że oto młodzi ludzie popełniali samobójstwa i to z powodów religijnych. Tak? Z takiego powodu, że osiągną zbawienie, gdy dokonają tego ataku. Więc zaczęto postrzegać religię jako pewne zagrożenie. I pojawiła się pewna liczba książek, które próbowały to zjawisko jakoś opisać i jakoś pokazać, gdzie tutaj jest problem z wynikiem. Państwo spotkacie na rynku polskim tych głównych przedstawicieli nowego ateizmu. To jest na przykład Richard Dawkins, który właściwie większość jego publikacji jest przetłumaczona na język polski, ale ostatnia publikacja, zresztą grube książki pisze po 400-500 stron, ale one są powszechnie czytane. Ogół Richarda Dawkinsa jest Richard Dawkins to jest biolog, genetyk. Ogół niego też taka znana i powszechnie w księgarniach dostępna książka, to jest książka Christophera Hitchensa Bóg nie jest wielki. Też w dużym masowym nakładzie sprzedawany. Poza tym w Polsce jest dostępna książka takiego
filozofa, który też do tej grupy się zalicza, amerykańskiego filozofa Daniela Denneta, pod tytułem Odczarowanie, pod tytułem dlaczego religia nie może być, już nie będę dokładnie jakoś tam powszechnie wydawana, bo zagraża na czymś, tak? Więc przynajmniej te trzy książki, one w języku polskim funkcjonują bardzo szybko po ukazaniu się oryginałów, zostały przetłumaczone. I można powiedzieć, w każdej księgarni były dostępne i masowo były sprzedawane. No, tenże Artur Wiktor Stengel, prawda? To on jest fizykiem zajmującym się mechaniką kwantową. I też pisze książki właśnie o religii, prawda? Ostatnio, całą, można powiedzieć, serię książek przez ostatnie 10 lat, chyba 4 czy 5 napisał. Niestety, na razie, może żadna z nich nie została przetłumaczona, ale być może dlatego, że on tam wchodzi w pewne zagadnienia takiej współczesnej fizyki, więc może to jest uznawane, że czytelnicy nie będą tak powszechnie tego czytali. Krótko, czym się ten nowy ateizm charakteryzuje i może na koniec, jak wystarczy mi czasu, to powiem, czym on się różni od tego tradycyjnego dwudziestowiecznego ateizmu. Takiego, który się narodził jeszcze w XIX wieku, czy w XX wieku po II wojnie światowej. Otóż ten nowy ateizm charakteryzuje się tym, że on odwołuje się, czy właściwie bazuje na współczesnej nauce, na naukach przyrodniczych. Głównie na tych naukach, można powiedzieć, takich twardych, czyli na fizyce, na chemii, na biologii. I uważa się, no, taka podstawowa teza epistemologiczna tego ateizmu jest taka, że nauka jest najlepszym wytłumaczeniem, wyjaśnieniem wszystkiego tego, co istnieje. Najlepiej tłumaczy świat. A zatem nie powinniśmy się odwoływać do religii, bo religia jest jakimś takim, no, można powiedzieć, bardziej pierwotnym, bardziej niedoskonałym wyjaśnieniem tego, co wyjaśnia nauka w sposób lepszy, doskonalszy, właściwie najlepszy. Nie mamy lepszego. Więc tutaj jest takie przekonanie, że nauka jest takim narzędziem opisu, wyjaśnienia i wytłumaczenia świata, który pokazuje, że to, co my wiemy z religii, różne tezy religijne, one są nieprawdziwe. No, do tego jest, można powiedzieć, taka teza metafizyczna, gdyby to można tak nazwać. To jest teza taka, że świat jest systemem zamkniętym. Czyli świat składa się z materii albo z jakichś takich fenomenów materii, czyli czegoś takiego, co da się ostatecznie zredukować do materii. Na przykład świadomość, prawda? Świadomość człowieka czy myślenie da się tak wytłumaczyć, czy zredukujemy je do jakichś tam wyjaśnień takich funkcji mózgu, neurobiologicznych wyjaśnień. I poza tym nic nie istnieje. Czyli nie istnieje po pierwsze żadna rzeczywistość transcendentna wobec świata, a w związku z tym nie istnieje żaden Bóg, który byłby gdzieś w jakiejś metafizycznie poza światem, prawda? Nie istnieje oczywiście żadna dusza nieśmiertelna, która jest jakimś elementem, który może przetrwać śmierć ciała, elementem powiedzmy sobie niematerialnym, prawda? Bo nie istnieje nic, co nie jest materialne, ale nie redukowane do materii. I po trzecie, nie istnieje to żadne życie po śmierci. A zatem, można powiedzieć, cała ta rzeczywistość, o której mówią nam religie, to jest rzeczywistość fikcyjna, to są zawodowe. Religia w tym sensie mówi nam o czymś, co nie istnieje. Oczywiście, jeżeli my mamy taką materialistyczną wizję świata, no to najlepszymi metodami do opisu tego świata będą metody,
prowadzenie nauk przyrodniczych. A zatem ten materializm tak się przejawia, że on się przejawia, można powiedzieć, jako pewna sugestia, że nauki przyrodnicze najdoskonalej opisują ten świat i właściwie opisują go w całości. No, coś, czego nie mogą zbadać nauki przyrodnicze, to nie istnieje po prostu. A zatem nic, co istnieje, nie może się wymknąć badaniu nauk przyrodniczych. Gdyby, jest nawet taka sugestia, gdyby Bóg nawet istniał, to on by był wykrywany przez fizykę. Skoro go nie wykrywają, więc no nie może istnieć. Tutaj tenże Wilfred Stengel, to jest fizyk, który jest znanym fizykiem, który tam funkcjonuje jako znany fizyk w tych debatach, prawda, dotyczących mechaniki kwantowej. Ale on teraz zajmuje się krytyką religii, prawda, i on pokazuje na przykład taki problem, który tutaj można powiedzieć pojawia się na styku nauki i wiary, mianowicie początek świata. To jest jeden z takich, można powiedzieć, zapalnych tematów, bo wydaje się, przynajmniej przyjmując tą taką tradycyjną metodologię, wydaje się, że nauka nie może nic powiedzieć o powstawaniu świata, no bo gdzieś tam dochodzimy do tej takiej pierwotnej osobliwości, gdzie wszelkie prawa fizyczne świata są, można powiedzieć, tak określone,